Jako gość witamy. Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Był już u pani Rafał Trzaskowski po prośbie? Nie, a po jakiej prośbie miał być? No, mógłby przyjść i powiedzieć, Joasiu, pomóż. Ja akurat tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że Rafał Trzaskowski jest moim kandydatem na prezydenta Warszawy. No, ale pani jest byłą szefową sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego w kampanii wyborczej prezydenckiej 2010. No więc rozumiem, że w Platformie teraz jest taki czas, wszystkie ręce na pokład. Padło już to hasło? No jeszcze nie, natomiast sytuacja wygląda tak, że wszyscy przygotowują się do kampanii, chociaż w Warszawie ta kampania, której nie ma, już jakoś tam trwa. I ta kampania, której nie ma, trwa i idzie tak, jak powinna iść rzeczywiście? Ta kampania, moim zdaniem, ta kampania, której nie ma, jak rozumiem. Ta kampania Rafała Trzaskowskiego. No to jest zawsze sprzężenie, przynajmniej w tym przypadku, dwóch głównych kandydatów. Pojawiło się również kolejnych dwóch, z tego co ja sobie przypinam. Ale Trzaskowskiemu tak, dobrze idzie? Jest tak. Rafał Trzaskowski jest naszym kandydatem od bardzo dawna i opinię i tutaj taką pozycję w Warszawie ma ugruntowaną. Patryk Jaki, do niedawna Opolanin, wszedł na tę scenę i zaczął walczyć o Warszawę i jest w takiej sytuacji, że musiał bardzo się spieszyć z tym, żeby o tę Warszawę zacząć walczyć, ponieważ tak naprawdę startuje od zera. I Newsweek pisze na przykład o dynamicznej kampanii Patryka Jakiego i o tym, że już kilka razy zaskoczył nie tylko swoich wyborców. Patryk Jaki generalnie jest dynamiczny. Jest pytanie, czy jest dynamicznym długodystansowcem, czy raczej jest takim koniem wyścigowym, który przeleci 2 kilometry i potem już musi odpoczywać. To zobaczymy. Ja uważam, że żadnego przeciwnika nie należy lekceważyć i również uważam, że nie tylko Rafał Trzaskowski nie powinien i nie lekceważy Patryka Jakiego, ale również żaden z tej dwójki głównej nie powinien lekceważyć innych. Natomiast sytuacja wygląda tak, że Rafał Trzaskowski ma dobrą pozycję wyjściową, którą absolutnie musi utrzymać, a Patryk Jaki dlatego tak szybko musiał wystartować z kampanią, której jeszcze nie ma, no ponieważ startuje od zera. Joanna Szajuring-Wielgus z Wirtualnej Polsce mówi tak, Rafał Trzaskowski gdzieś się pogubił, jego sztab jest kompletnie pogubiony, to jest jakaś porażka. Kampanię Trzaskowskiego krytykują nie tylko jego wrogowie, ale na przykład Roman Giertych, który jakoś z Platformą ostatnio dobrze żyje, pisze na Twitterze tak, błędem strategicznym, podobnie jak Komorowskiego, u Trzaskowskiego jest kierunek w lewo, gdy tymczasem walczy o centrum. A tutaj każdy mówi z innych pozycji. Ja sądzę, że akurat Romanowi Giertychowi nie podobają się deklaracje Rafała Trzaskowskiego, które w tej warstwie obyczajowej są liberalne i stąd pewien żal. Kampanię poznaje się po owocach. W związku z tym... I pani poseł Szajuring-Wielgus kompletnie się myli. Ona nie ma racji. Nic tu się złego nie dzieje. Wie pan co, no tyle, ile osób byłoby tutaj w tym studiu, to pewnie każdy miałby swoją opinię. Problem też polega trochę na tym, że rozmawiamy o kampanii, której nie ma i na przykład od 2 dni jest posiedzenie Sejmu i Rafał Trzaskowski uczestniczy w posiedzeniach komisji, a Patryk Jaki w tym czasie gra w piłkę. Ja już nawet nie mówię, że on powinien być wtedy w parlamencie, tylko, że Patryk Jaki jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli jest najważniejszym wiceministrem, więc już abstrahując od tego, że może powinien być w Sejmie, to przede wszystkim powinien być w pracy. No, posłowie Platformy też dzisiaj z Sejmu wyszli, poszli na przykład do Ministerstwa Obrony, ale to zupełnie inny temat. W ramach obowiązku, kampanii... Pani poseł, te obowiązki można wykonać w czasie, kiedy jest posiedzenie Sejmu, ale też w czasie, kiedy tego posiedzenia nie ma, na przykład jutro. Panie redaktorze, akurat posłowie Platformy Obywatelskiej poszli dzisiaj do MON-u wykonując swoje obowiązki poselskie, więc to jest trochę inna sytuacja niż granie w piłkę o godzinie 11 w południe, udając przy tym, że przecież żadnej kampanii się robi, ponieważ jej nie ma. Konkretny temat w tej kampanii, której nie ma, pani poseł, Centralny Port Lotniczy. Grzegorz Schetyna niedawno ostrzegał, że będziecie rozliczać budowniczych tego mega lotniska. I mówił o konsekwencjach prawnych. To znaczy, że chcecie postawić przed sądem tych, którzy zbudują to lotnisko? Panie redaktorze, przede wszystkim PiS, mam nadzieję, że nie tylko ja to zauważyłam, cierpi na pewną gigantomanię, bo tak naprawdę o co chodzi w tym porcie lotniczym? Gigantomanię. Tak, i wszystko musi być mówi wielkie. Mówi pan jak Trzaskowski.
Nawet nie wiem, że tak mówił. Tak, tak. On mówi, że to jest gigantomania premiera Morawieckiego. Pytanie, dlaczego? Czy rząd Platformy Obywatelskiej nie myślał o takim projekcie, nie Panie myślał o takiej inwestycji? Jeżeli weźmiemy pod uwagę dwa największe porty na lotnicze świata. Jeden to jest Pekin, który, przez który przewija się 100 milionów pasażerów rocznie. Przypomnę, Chiny mają nieco więcej mieszkańców niż Polska. Drugi wielki port lotniczy to jest Atlanta i tam się przewija 104 miliony pasażerów rocznie. A PiS ze swoją gigantomanią zakłada, że my zbudujemy w Baranowie port, przez który będzie się przetaczało ponad 100 milionów pasażerów rocznie, czyli tyle, ile w Pekinie i tyle, ile w Atlancie, a sam projekt jest tak przygotowywany, jakbyśmy mieli przyjmować 200 milionów tych pasażerów. Dzisiaj wszystkie porty lotnicze w Polsce przyjmują 25 milionów. To jest pani gigantomania. Poseł, pani poseł, ale rząd Platformy Obywatelskiej też chciał budować centralny port lotniczy, tak czy nie? Panie redaktorze, rząd Platformy Obywatelskiej przede wszystkim do głowy nam nie przyszło, żeby likwidować Okęcie, bo żeby była jasność. 2010 rok, to proszę teraz pozwolić, że ja wyjaśnię. Raport przygotowany dla Ministerstwa Infrastruktury, czytam. Koncepcja lotniska centralnego dla Polski. Rekomendacja końcowa. Lepiej zbudować nowy centralny port lotniczy, niż rozbudowywać lotnisko w Warszawie. Ale lotnisko w Warszawie zostało rozbudowane, mamy Modlin Wtedy budował się już Modlin, a minister Cezary Grabarczyk w 2011 roku mówił tak. Gdybym miał dzisiaj rekomendować rządowi decyzję, to zaleciłbym rozpoczęcie poważnych prac przygotowawczych nad budową centralnego portu lotniczego. Ale innego niż Okęcie. Zaczął to robić? No, ale no nie, były, no wie pan co... Ale były prace przygotowawcze, czy nie? Proszę zapytać ministra Grabarczyka. W czasie rządów Platformy Obywatelskiej nie była przygotowana żadna ustawa, która by miała mówić o porcie, który ma przyjąć z niewiadomych zresztą miejsc 200 milionów pasażerów rocznie, przy okazji zamykając Okęcie i zamykając Modlin. To, co mnie boli, to czego się tak naprawdę boję jako człowiek, który mieszka w Warszawie, że za chwilę jak będę chciała czarterowym lotem gdzieś lecieć, to będę leciała z Radomia. Tylko, że już wtedy pani poseł w rządzie Platformy Obywatelskiej dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury mówił, że trzeba coś zrobić, bo Okęcie się zatka, że zatka się już w 2016 roku i trzeba szukać innego rozwiązania. Panie redaktorze, ja nie przeczę, że dyrektor któregoś z departamentów tak myślał. Co więcej, nie wykluczam, że lotnisko na Okęciu za jakiś czas, bo rozumiem, że jesteśmy w roku 2018, jakoś daje radę, że trzeba poszukać dla tego rozwiązania alternatywy, ale w życiu nie pojawił się pomysł, żeby Warszawa była jedyną stolicą europejską, w której nie będzie lotniska. Króciutko bo będziemy mieć w Radomiu lotnisko i w Baranowie. Króciutko na koniec tej części rozmowy, pani poseł, bo w Platformie Obywatelskiej niewielu jest polityków takich jak pani, którzy tak dobrze z bliska poznali Jarosława Kaczyńskiego. No to gdyby miała dzisiaj go pani odwiedzić w szpitalu, co by pani ze sobą zabrała? Do jedzenia na przykład. O rany, nie wiem, co bym zabrała do jedzenia. Podobno Jarosław Kaczyński słodycze uwielbia. No lubi, ale nie wiem, czy się nie odchudza. Zabrałabym mu kwiatki. Kiedyś Elżbieta Jakubiak opowiadała w fakcie, że Jarosław Kaczyński ma słabość do frytek. Nie wiem, no tego nie wiem. Znaczy, ja rzeczywiście Jarosława Kaczyńskiego znam 30 lat z okładem pewnie, ale nigdy nie jedliśmy wspólnie frytek, więc nie wiem. Joanna Kluzik-Rostkowska jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam. Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska, wciąż z nami. Pani poseł, senatorowie całkiem niedawno, dzisiaj, zgodzili się na obniżkę waszych pensji i w Sejmie, i w Senacie. No to tylko jeszcze podpis prezydenta i zaczyna pani zaciskać pasa. Damy radę. Ja powiem tak. W moim odczuciu to Jarosław Kaczyński właśnie, który nie wiem, czy lubi frytki, upupił tak po gomrowiczowsku parlamentarzystów swoich. Zastanawiałam się, gdyby wymyślił taką ustawę, żeby przycieli sobie ucho, czy też byliby za. I powiem szczerze, jaka jest odpowiedź, tego nie wiem. Ale gdyby pani była w PiSie wciąż jak przed laty, to pewnie dzisiaj chwaliłaby pani to rozwiązanie.
Nie, absolutnie byłaby nie. Byłaby pani jedynym politykiem, który powie, wie pan co? Nie, to głupi pomysł. Powiem tak, byłam w Prawie i Sprawiedliwości lat kilka. Wielokrotnie miałam inną opinię niż większość klubu i po prostu ją wtedy głośno wypowiadałam. Wręcz jest tak, można to sprawdzić. Było ileś głosowań, gdzie głosowałam inaczej niż cały klub. A dzisiaj co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, pani zdaniem? Oni wszyscy... upupieni są. Nie myślą inaczej? Czy myślą, znaczy, ale nie mówią? Oni nie tylko myślą inaczej, ale oni to wręcz głośno mówią. No, mówił tak poseł Cymański, dzisiaj tak się tłumaczyli senatorowie, że to nie jest dobry pomysł, ale oni jednak go poprą. To w tym wszystkim kieruje strach przed Jarosławem Kaczyńskim, ale tak naprawdę to jest upokarzające dla nich, znaczy w moim odczuciu, dlatego że sami deklarując, że są przeciwnikami tego rozwiązania, to tak na pewno tak jakby mi kazał sobie ucho przyciąć. Ale teraz po tej obniżce, 20% mniej, pani zarobki będą godne? Wie pan co, to ja powiem tak, ja odeszłam z dziennikarstwa w 2004 roku i w 2004 roku odchodząc z dziennikarstwa zarabiałam lepiej niż to przez te wszystkie kolejne lata, wyłączając moment, kiedy byłam konstytucyjnym ministrem, bo wtedy ta pensja rzeczywiście jest trochę lepsza. I to nie chodzi o moją pensję, chodzi o to, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że do polityki, szczególnie do tej polityki już na szczeblu parlamentarnym, powinni iść ludzie z doświadczeniem. To znaczy, to myślę, że dobrze przejść normalną szkołę życia, pracować w różnych miejscach i później w pewnym momencie wchodzić do parlamentu, bo ma się doświadczenie. Zwykle jest tak, że jak ktoś ma za sobą ileś lat pracy w różnych miejscach, to również ma jakiś status finansowy. Więc ja obawiam się sytuacji, że w momencie, kiedy my będziemy tak populistycznie te pensje posłów ścinać, no to za chwilę to będzie program Pierwsza Praca. Ale to pani znaczy, pracuje w polityce dla idei, jak mówi marszałek Karczewski? Ja poszłam do polityki, ponieważ przez wiele lat byłam dziennikarzem politycznym i uznałam, że w dziennikarstwie zrobiłam wszystko, co mnie interesowało. I akurat byłam w takiej sytuacji, że zarabiałam jako wicenaczelna przyjaciółki kilkanaście tysięcy złotych i zaczęłam pracować w Urzędzie Miasta, gdzie zarabiałam 600-700. Także trudno. Wszyscy patrzyli trochę na mnie jak tak na takiego dziwolonga, dlatego że z pozycji wicekapitana dużego okrętu zostałam majtkiem pokładowym, no ale ja po prostu chciałam to robić. Natomiast no to jest taka sytuacja, w której ci, którzy idą do polityki, ktoś, kto chce robić duże pieniądze, czy takie godne pieniądze, które jakoś tam duże, no to wtedy na pewno nie powinien pójść do polityki. No. Pani poseł, wybiera się pani na paradę równości? A kiedy będzie? Bo nawet nie... Najbliższą sobotę w Warszawie. A, to się wybiorę, tak. Bo Rafał Trzaskowski zapowiada, że będzie. Pani zdaniem parada równości ta w Warszawie powinna mieć patronat prezydenta miasta? Powiem tak, w zasadzie dlaczego nie? To akurat jesteśmy w takiej sytuacji... A pytała pani Hannę Gronkiewicz-Waltz, dlaczego nie? Bo od lat nie organizatorzy proszą i od lat nie dostają takiego patronatu. Powiem inaczej, gdybym ja była prezydentem Warszawy, to bym taki patronat dała. No tak, czyli to, że nie ma takiego patronatu, to pani zdaniem jest błąd Hanny Gronkiewicz-Waltz? Nie, wie pani co, no, to też jest tak, że rzeczywiście stosunek do parady jest bardzo różny. Jestem przekonana, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest bardziej konserwatywnym politykiem ode mnie. Nie, bo Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta, tak? Kandydat Platformy, dzisiaj mówi, tak, że absolutnie taki patronat dałby i to powinno no, tak no, być załatwione. Hanna Gronkiewicz-Waltz z tej samej partii takiego patronatu nie daje. Można się zastanawiać, czy te obietnice Rafała Trzaskowskiego są rzeczywiście szczere, czy będą wypełnione, czy nie jest to tylko kampania wyborcza. Panie redaktorze, akurat myślę, że gdyby Rafał Trzaskowski myślał wyłącznie w kategoriach zjednywania sobie jak najszerszej grupy zwolenników, to wtedy może właśnie powiedzieć, że nie. No Michał, ja myślę, że on w tym jest tutaj szczery. A obieca pani dzisiaj związki partnerskie w Polsce, jeśli Platforma wróci do rządzenia?
Ja osobiście mogę obiecać tylko tyle, że jeżeli się pojawi taki pomysł, to ja nie będę miała nic przeciwko temu. Natomiast strasznie trudno mi mówić. Nie mieć nic przeciwko temu to co innego niż na przykład walczyć o to albo zabiegać, przygotować projekt ustawy. Panie redaktorze, to nie jest kwestia mojego indywidualnego wyboru, to jest kwestia umowy wewnątrz partii. To jaka jest dzisiaj, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie związków partnerskich? Nie odpowiem panu na to pytanie. Sądzę, że w środku Platformy możemy się w tej sprawie różnić. No bo Rafał Trzaskowski obiecuje, że te związki będą zalegalizowane, że ta sprawa będzie załatwiona. Tylko pytanie, ile znaczy jego słowo w Platformie Obywatelskiej? Mam po swojej stronie w tej sprawie. A pamięta pani, ileż to razy Platforma głosowała w tej sprawie, ileż razy była podzielona i nie pomogła tymi swoimi głosowaniami temu projektowi, jednemu, drugiemu, trzeciemu? Panie redaktorze, ja nie rozmawiałam w Platformie Obywatelskiej na temat takiego ewentualnego projektu, więc trudno mi od za Platformę odpowiadać. Podejrzewam, że wewnątrz klubu możemy się w tej sprawie różnić. Ale rozumiem, że piszecie program, że opracowujecie nowe koncepcje, rozwiązania, pomysły dla wyborców. Mój głos Rafał Trzaskowski ma. Donald Tusk, patronem szerokiej, takiej proeuropejskiej listy wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wyobraża pani sobie taki scenariusz? Ja bardzo bym chciała, żeby Donald Tusk wystartował w kampanii prezydenckiej, oczywiście ją wygrał. No to po drodze jest ta europejska. Ja jakoś, powiem szczerze, znam te historie wyłącznie z takich przekazów medialnych. No i Grzegorz Schetyna wyraźnie nie jest nimi jakoś zachwycony czy zadowolony. Nie, ale powiem szczerze, że kiedy usłyszałam o tym pierwszy raz, to wydawało mi się, że to jakaś pogłoska jest. Nie jest możliwa taka wspólna lista Nowoczesnej, Platformy, PSL-u i Lewicy? To znaczy jest możliwa wspólna lista opozycji, natomiast nic nie wiadomo mi na ten temat, żeby Donald Tusk miał takie plany. Także to są takie duże znaki zapytania, które padają w różnych audycjach radiowych. No i są różne znaki zapytania w różnych partiach, bo jedną z lokomotyw Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego może być Beata Szydło. Przyznała dzisiaj w RMF FM, że bierze to pod uwagę. Mhm. Europarlament to ciekawe miejsce dla byłej premier? Nie wiem. Poznała ją pani w Prawie i Sprawiedliwości. Współpracowałyście przez jakiś czas jednak. No ale to trudno, znaczy... To pytanie o tyle nie jest dla mnie łatwe, że po pierwsze ja nigdy nie byłam europarlamentarzystą, więc w ogóle trudno. Nigdy nie brałam tego pod uwagę, przyznam szczerze, z bardzo prozaicznych powodów. Ja po prostu mam trójkę dzieci i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałoby mnie nie być w domu. No to wracamy cztery do premier dni w tygodni. Premier Szydło jest byłym premierem w PiS-ie i to ona oraz PiS będzie decydowało. No ja tylko nie wiem, czy tam tratwy są w tej Brukseli, żeby można było pracować. Złośliwie, uszczypliwie. No, PiS może wystawić na swoich listach byłą premier, a Platforma Obywatelska na przykład byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. On w europarlamencie to byłby dobry pomysł? To znaczy... To jest tak, że ludzie z doświadczeniem politycznym, bez względu na to, z jakiej partii się wywodzą, myślę, że nie są złym pomysłem w Europarlamencie, ale to już trzeba pytać ich osobiście, bo no, to jest pytanie, czym mieliby tam się zajmować. Nie, to jest pytanie też do pani, jako polityka Platformy. No, były prezydent, człowiek, który jedne wybory prezydenckie wygrał, drugie przegrał. Pytanie, czy byłby wsparciem i lokomotywą wyborczą listy Platformy Obywatelskiej w takich wyborach? Powiem tak, że zarówno Bronisław Komorowski na pewno nie byłby przeszkodą, byłby wsparciem dla Platformy Obywatelskiej, jak i Beata Szydło, która odchodząc z rządu miała bardzo wysokie notowania wśród zwolenników PiS-u, pewnie będzie dobrą lokomotywą dla PiS-u. Wbrew pozorom, kiedy układa się listy do jakichkolwiek wyborów, to jest to kalkulacja bardzo pragmatyczna. To znaczy im mocniejsze nazwisko, tym wyżej będzie na liście. No to są jedno i drugie nazwisko, to są nazwiska bardzo rozpoznawalne. To rozumiem, że to jest oczywiste, że Bronisław Komorowski powinien być na czele takiej listy. To
To Bronisław Komorowski musi sam zadać. Ja też słuchałam rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim. Chyba też u państwa była ta rozmowa, bo też padały takie nazwiska jak Leszek Miller, Marek Belka. No to są duże nazwiska. Nazwiska, ale to jest, ale jakoś bardziej sobie wyobrażam sytuację, że te duże nazwiska z różnych stron sceny politycznej startują z własnych ugrupowań niż razem, takim pospolitym ruszeniem. No na razie mamy przed sobą nie wybory, ale mundial coraz bliżej, pani poseł. Macie zakłady w klubie parlamentarnym PO? Kto wygra? Obstawiacie wyniki meczów? Nic na ten temat nie wiem. Ja to mam taki kłopot z mundialem, że jak już zaczynam oglądać jakiś mecz, to strasznie się emocjonuje i wtedy krzyczę mocno, więc... No to żaden problem, no po to są ja wiem, ale to ty bardzo, bardzo dużo to mnie kosztuje takich emocji. Ale co, wyjdziemy z grupy na mundialu? No mam nadzieję, no zobaczymy. A co mówi syn, co mówią córki? Zobaczymy, no wszyscy trzymamy kciuki, prawda? No. Nie tylko, żebyśmy wyszli, ale żebyśmy jeszcze dalej doszli gdzieś. A jak daleko dojdziemy? Może, no zobaczymy, no. No nie, no pani pewnie wie więcej. No tak. Politycy wiedzą więcej. Udają. Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję.